Kamil? Nowe piłki przyszły. W D-Man piłka nożna to nie pytanie, to odpowiedź. Zaczęło się w 2012 roku, zorganizowaliśmy się po pracy, żeby pograć w piłkę. Jak się okazało, zainteresowanie było naprawdę duże. Kolejne osoby dołączały, graliśmy po 3-4 razy w tygodniu i w końcu ktoś stwierdził, dlaczego nie mielibyśmy spróbować w bardziej profesjonalnych rozgrywkach. I tak FC D-Man, bo taką właśnie nazwę nosi nasz zespół, w 2014 roku trafił do rozgrywek Play Areny. Na boisku absolutnie od zawsze pełen profesjonalizm i zaangażowanie. Nie ma znaczenia, czy jesteś operatorem, kierownikiem czy dyrektorem. Wszyscy jesteśmy równi i wspieramy się. Kiedyś w 2016 roku, będąc wówczas w trzeciej lidze, zorganizowaliśmy mecz sparingowy z mistrzem Szczecina. Dla nich miała być to tylko formalność, ale jak się okazało, nasza determinacja pozwoliła nam wtedy wygrać. Doświadczenia boiskowe na pewno pomagają w codziennej pracy. Poznanie się na boisku od najgorszej strony i sprawdzenie, jak radzimy sobie w sytuacjach stresowych, budują zaufanie. To wszystko na pewno nie byłoby takie proste i łatwe, gdyby nie duże wsparcie firmy. To jak, dołączysz do drużyny? I tak właśnie FC D-Man, bo taką właśnie... Może za szybko chyba... Wiesz co, interpunkcję my stawialiśmy, więc...